1941 roku, dwa dni po napaści na Związek Radziecki. Dopiero od tej chwili Jastrzębia Nord oficjalnie stała się wielkim szańcem, wojenną kwaterą wodza III Rzeszy. Pierwsza strefa. Pierwsza, najważniejsza strefa Wielkiego Szańca. Właśnie tu przebywał Adolf Hitler. Ze względu bezpieczeństwa wejście wymagało jednorazowych przepustów, a kościół obowiązywał bezwzględny zakaz wnoszenia. Poza Hitlerem mieszkały tu też inne ważne osobistości III Rzeszy. Wilhelm Kaiser, Alfred Jodl, Martin Bormann, a także Hermann Göring. Krótki, około 10 minut, to jest co dobrze. No i tutaj też jest sklepik. Krótkim jest porównanie, nie? Niemiecki żołnierz, ciężarówka, o ile jest u niego większa, potem ciężarówka porównana do tego bunkra Hitlera.
Kto tak jakby porównać? Na grybach strzelka? Tak. Mrówkę do słonia. Ciężarówka, mrówka, słoń bunkier. Taki był gigantyczny.